Cały numer polega na tym, żebyśmy właśnie wchodzili w gąszcz szczegółów, zaczęli dywagować czy wyjaśniać z bardzo uczciwej intencji, dlatego żeby właśnie wyjaśnić, żeby nie zostało to tylko samym oskarżeniem, żeby nie żyło plotką, a dzisiaj wszystko żyje plotką. Sam mam przyjemność się o tym przekonać, nieprzyjemność właściwie. Wystarczy coś rzucić, a później już nikt tego nie sprawdza, ale jak sprawdza, to i tak jest bez znaczenia. I o to tu chodzi, to znaczy tu są dwa etapy istotne z takiego społeczno-politycznego punktu. Sam moment oskarżenia, bo po nim już nikt się nie będzie przyglądał, czy to jest prawda, czy nie, co prokuratura naprawdę znalazła prywatnie, publicznie, poświadczenie, niepoświadczenie, wyjaśnili, nie wyjaśnili, to już będzie 10% tej uwagi, która przywiązana jest do samego momentu oskarżenia. To jest wszystko, co można ugrać już w dalszym procesie. To jest jedno i tym, tu jest ta korzyść polityczna Prawa i Sprawiedliwości, które ma dzisiaj wszystkie możliwe instrumenty, żeby rozpocząć jedną z dwóch kampanii, które mi się wydaje, że będzie prowadziło, to znaczy właśnie o zdobycie Polski samorządowej, gdzie jest duża kasa i której jeszcze nie ma, i która jest też ostatnim takim bastionem opozycji. I druga kampania będzie atak na NGOsy, który się też zaczyna, to już jest przejście do takiego etapu otwarcia orbanowsko-putinowskiego. Trochę była nadzieja, że się jednak przynajmniej tu zatrzyma Prawo i Sprawiedliwość. Ale ten pierwszy etap to jest rzeczywiście moment oskarżenia, a drugi etap to jest moment już odwoływania tych sędziów. Nie sędziów, tylko tych prezydentów. To są te dwa istotne momenty. Jeśli dojdzie do tego, że ich się będzie rzeczywiście wyprowadzać, impeachmentować, przeprowadzać referenda, przy okazji używać wszystkich instrumentów propagandy, wszystkich tych części aparatu sfery publicznej, które Prawo i Sprawiedliwość zdążyło przejąć, co zresztą zwróćmy uwagę, zestawmy sobie takie historie jak to, czy tam z poświadczeniem, czy niepoświadczeniem. Czyli jednak to, że tam nikt nikomu nic nie ukradł, nikt nie zgwałcił, nie zabił, nie uciekł z wypadku. No rzeczywiście tam się nic specjalnego nie stało, co nie znaczy, że nie złamano prawa. Ja tego nie mówię. Zestawmy to z tym, jak na co dzień przejmowane są przez kompletnych dyletantów spółki Skarbu Państwa, którym się wypłaca gigantyczne pieniądze, a później jeszcze odprawy. Przejmowane są media też w sposób niespotykany dotąd w Polsce, choć wszystkie partie to robią, ale nikt nie uprawiał takich hamów w takiej propagandy, jak jest uprawiana w mediach. Jak w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość organizuje jakąś rządową instytucję, która ma rozdzielać środki pozarządowym organizacjom. To jest w ogóle wbrew definicji. Trzeba być idiotą, żeby nie rozumieć, na czym polega słowo pozarządowa. Pozarządowa to znaczy niekontrolowana także ekonomicznie, finansowo przez rząd. Ale i tak państwo kontroluje, na co daje pieniądze. Daje na konkretne projekty. I teraz plus, słuchajcie, plus jeszcze jest to, że tam się wsadza swoich ekspertów, dalej się utrzymuje, że to jest jakiś obiektywny proces przyznawania środków. Tak się składa, że te środki trafiają do uświęconych sokowirówek, tych czy do świątyni opatrzności Bożej czy czegoś, plus instytucji jakichś jej towarzyszących, centrów Jana Pawła II i czegoś innego. Świątynia opatrzności i Platforma dawała pieniądze. Natomiast takie, no, bo Platforma to też nie była żadna reprezentacja oświecenia w Polsce, tylko też partia konserwatywna i prawicowa, ale rzeczywiście partia respektująca zasady liberalnej demokracji, czym się różni od Prawa i Sprawiedliwości. Więc tu się odbywa taka rzeczywiście rujnowanie państwa i przejmowanie też państwa w ekonomiczny sposób przez konkretnych ludzi dla korzyści prywatnej na rympał, a tu się odbywa jakiś taki proces rzeczywiście oskarżenia ludzi o jakieś bzdury, co nie znaczy, że ja nie twierdzę, że tam nie było złamania prawa, ale znajmy proporcje. No. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.